Zamek jest wszyty, brzegi są zszyte i pozabezpieczane. Jak widać, wszystko jest ok. Teraz uwaga, rozpinamy zamek i już go nie zapinamy, bo jak zaczniemy za chwilę szaleć z bokami i zapomnimy się i zapomnimy o rozpięciu zamka i przyszyjemy sobie te kółeczka z boku przy zapiętym zamku, to już nie obrócimy piórnika w drugą stronę i zostanie nam tylko odpruwanie tych deneczek i szycie jeszcze raz. Czyli mamy przygotowany ten nasz piórnik do przyszycia kółeczek. Tak naprawdę zanim to zrobię, to jeszcze obetnę te wystające części wypustek, żeby one mi za bardzo nie przeszkadzały. Jeżeli gdzieś mi się rozjeżdża zapas szwu, to też go przytnę tak, żeby było równo. To samo z drugiej strony. Teraz uwaga, nasz piórnik chce, żeby miał jeszcze takie tasiemeczki, które pozwolą nam łapać za nie, tutaj wszyte, po to, żeby się łatwiej otwierało i zamykało. Czyli jeszcze to, co przed wszyciem boczków zrobię, to przyszyję sobie tutaj te tasiemki, które później będą nam pozwalały łatwiej otwierać i zamykać nasz piórnik.